Tak, kibice z fanklubu Justyny Kowalczyk cieszyli się z pierwszego w tym sezonie zwycięstwa swojej rodaczki w kanadyjskim Kenmore. Polka wygrała bieg na swojej ulubionej trasie 10 km techniką klasyczną ze startu wspólnego. Bardzo dobrze się dzisiaj bawimy, kibicujemy Justynie Kowalczyk. Nie mogliśmy być tam razem z nią, ale duchem jesteśmy z nią. To widać, że chyba pomogło, że taki wynik zrobiła i ja go odsadziła resztę. Druga na mecie Finka Kylonen straciła do Polki prawie 15 sekund. Sezon zimowy się zaczął, także my, mam nadzieję, że będziemy się jak najczęściej spotykać. W grupie kibicuje się lepiej? Tak, tym bardziej w takiej grupie znajomych, przyjaciół, którzy od lat kibicują Justynie Kowalczyk. To nie ma przypadkowych ludzi. Taka atmosfera jest bardzo fajna. Będzie coraz więcej nas tutaj, no i coraz cieplej będzie. W Kasinie Wielkiej ponad 20-osobowa grupa kibiców spotkała się w barze u Rafała, aby wspólnie kibicować Justynie Kowalczyk. Trzeba pamiętać, że Justyna Kowalczyk jest najwybitniejszym sportowcem, ale mieliśmy wielu olimpijczyków jak Jan Ziemianin, Wiesław Ziemianin, Nowak Gunka, Michalina Maciuszek, Helena Mikołajczyk, no i teraz córka Michaliny, Paulina, idzie w ślady. Myślę, że to jest miejsce, które po prostu będzie przypominało i będzie okazją do również kibicowania tym dzisiejszym wspaniałym herosom. Jak pani myśli, jaki ten sezon będzie dla niej? Trudno powiedzieć. Początek był taki różny. Dzisiejsze zwycięstwo na pewno ją bardzo tak psychicznie zmotywuje. Nie wiemy, jak faktycznie w tej chwili zachowają się Norweszki i pozostałe zawodniczki. Myślę, że dopiero po powrocie całego turu do Europy zobaczymy, jaka jest faktycznie kondycja i Justyny, i Norweszki. Chciałbym, żeby to skojarzenie jakoś bardziej kojarzyć z Justyną teraz niż z tym stanem nieprzyjemnym dla nas. To pierwsze takie spotkanie i wspólne kibicowanie, które zorganizował właściciel baru. Rafał Kubowicz obiecuje, że nie będzie ono ostatnim. Cieszę się, że można wspólnie to przeżywać. Jestem zadowolony, że z Kasiny nie tylko przybyło kilkudziesięciu, można powiedzieć, kibiców, którzy są zainteresowani startami Justyny Kowalczyk. Myślę, że taka wspólna tradycja kibicowania przyjmie się. Kibice z fanklubu szykują się już na kolejne wspólne dopingowanie Justynie Kowalczyk. Okazji będzie dość sporo, bo sezon potrwa aż do marca. Po drodze jest prestiżowy Tour de Ski i jest najważniejsza impreza sezonu, Mistrzostwa Świata. Fanklub wybiera się do Val di Fiene. Już mamy zarezerwowane pokoje i też będziemy tam na Mistrzostwach Świata kibicować Justynie Kowalczyk. Po raz 51. Justyna Kowalczyk stanęła na podium zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata awansowała na drugą pozycję.